Cześć, mam na imię Agnieszka i jestem lektorką w Szkole Trolltunga. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak właściwie prawidłowo budować pytania. Zapraszam. Zaczniemy sobie od takiej najprostszej wersji budowania pytań, czyli od pytań ze słowem czy. Ok. To, co jest może łatwiejsze, może trudniejsze w języku norweskim, to jest to, że słówko czy właściwie w ogóle nie istnieje w języku norweskim. Tak? Tutaj będziemy te zdania tworzyć przez tak zwaną inwersję. No i to jest dość proste. Zaraz sobie się przyjrzymy przykładom, jak to wygląda. Trzeba też wspomnieć oczywiście o tym, że te wszystkie pytania z czy to są pytania, na które odpowiedź zaczyna się od tak lub nie. Do you like it? Like it? Tak? I zobaczcie teraz, co się tutaj wydarzyło. Jedyną rzeczą, jaką musiałam zrobić, to było przestawienie like przed du, czyli przed podmiot. Ty lubisz lody? Lubisz ty lody? Lub poprawniej po polsku, czy lubisz lody? Hun har ei dotter. Har hun ei dotter? Ona ma córkę. Ma ona córkę? Bądź, czy ona ma córkę? De spiser ikke frukost. Spiser de ikke frukost? Oni nie jedzą śniadań? Nie jedzą oni śniadań? Czy oni nie jedzą śniadań? Zamieniamy, robimy tą inwersję, tak? A więc zamieniamy po prostu miejscami orzeczenie z podmiotem. Tak? Warto też pamiętać, że pytań właśnie w takim stylu, czyli tych pytań z czy, używamy wtedy, kiedy chcemy się dowiedzieć czegoś konkretnego. Okay? I zaraz sobie przejdziemy do zdań z zaimkami pytającymi. I to są takie dość dokładniejsze, tak? To są ogólne pytania. My nie wiemy, jaka jest ta osoba, my nie wiemy, jak ta osoba się nazywa, więc musimy się tego dowiedzieć, tak? A budując zdania z czy, już mniej więcej coś o tej osobie wiemy. Już na pewno wiele z Was zna zaimki pytające w języku norweskim. Ale przypuszczam też, że całkiem spora liczba osób ma też z nimi problem, bo po prostu się one mylą, tak? A z jakiej racji? Ano z takiej, że są do siebie strasznie podobne. Dlatego dzisiaj sobie trochę o nich pogadamy. Zacznijmy sobie od wa. Wa, czyli co? Wa gör du? Co robisz? No i teraz uwaga. Czasami wa nie tłumaczymy dosłownie, tak? Czyli nie tłumaczymy dosłownie na język polski, o to mi chodzi, i nie jest to zawsze co. Tak, tak jak już Wam na przykład jest bardzo dobrze znane pytanie wa heter du, tak? Które oznacza jak się nazywasz. Czyli nie przetłumaczyliśmy sobie tutaj tego jako co, ale jako jak. Nie jest tego bardzo dużo, natomiast warto być uważnym na to, w jaki sposób chcemy to przetłumaczać lub sobie w głowie przed powiedzeniem tego po norwesku. Kolejnym zaimkiem pytającym jest wem, czyli kto. Vem skal göra det? Kto to zrobił? Okay. Kolejnym jest var, które najczęściej oznacza gdzie. Var bor du? Gdzie mieszkasz? Ale uwaga, zaimek pytający var może też pełnić funkcję słowa jak, ale jeżeli po nim postawimy dopełnienie. Zobaczmy sobie to na przykładach. Hvor stor Norge? Jak duża jest Norwegia? Hvor høy kung Harald? Jak wysoki jest król Harald? Tak? I mamy tutaj te dopełnienie, tak? Czyli mamy hvor stor i hvor høy. Bardziej specyficznym wariantem tej opcji jest używanie zaimka wór z wór mije albo wór manie. Tak? Wór mije będziemy używać przy rzeczownikach niepoliczalnych, tak? A wór mange przy rzeczownikach policzalnych. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Tylko tak, jeszcze zanim przejdziemy do przykładów, powiedzmy sobie, co to właściwie oznacza. Będzie to oznaczało, jak dużo. Tak? Jak dużo czegoś jest, bądź tego nie ma. Czyli po polsku też może być to po prostu ile. Hvor mange barn har du? Jak dużo masz dzieci?
Hvor mye vet du om Norge? Jak dużo wiesz o Norwegii? Kolejnym zaimkiem pytającym jest hvordan, czyli jak, w jaki sposób. I uwaga, używamy go, jeśli bezpośrednio po zaimku pytającym nie stoi żaden rzeczownik. Hvordan staver du det? Jak to przeliterujesz? Natomiast zaimek hvordan może pod tym samym warunkiem, czyli to, że bezpośrednio po nim nie stoi żaden zaimek pytający, stanowić też odpowiednik polskiego jaki. Hvordan været? Jaka jest pogoda? W przeciwnym razie, jeżeli po naszym zaimku pytającym będzie, chcemy postawić jakiś rzeczownik, tak? I określić, jaki ten rzeczownik jest, tak? Albo który z tych rzeczowników na przykład chcemy wybrać, to użyjemy sobie wtedy zaimka pytającego wilkę. Wilkę jest to jedyny zaimek pytający w języku norweskim, który się odmienia zarówno przez rodzaje, jak i przez liczbę. Ale nie przerażcie się, jest to całkiem proste. Przyjrzyjmy się temu. Vilken, czyli jaki, który, określa on rzeczowniki rodzaju męskiego, czyli te z rodzajnikiem en, i żeńskiego z rodzajnikiem ei w liczbie pojedynczej. Na przykład, vilken bok skal jeg lese? Jaką książkę będę czytać? Vilket, jaki, który? No i vilket, tak, z końcówką et, już pewnie się domyślacie, określa rzeczowniki rodzaju nijakiego, tak, czyli te z rodzajnikiem et i również w liczbie pojedynczej. Ostatnim zaimkiem pytającym będzie zaimek vilke, czyli jakie, które. I używamy go do określenia rzeczowników w liczbie mnogiej. I tutaj nie ma to znaczenia, w jakim rodzaju jest ten rzeczownik. Na przykład mamy Vilke filmer liker du? Jakie filmy lubisz? No i stąd też już mamy całkiem niedaleko do kolejnej naszej zagwozdki, czyli do Vashlags. Co po polsku oznacza jakiego rodzaju? Vashlags bøker liker du? Jakiego rodzaju książki lubisz? Kolejnym zaimkiem będzie hvorfor. Choć bardzo przypomina słowo hvordan, to znaczy on zupełnie co innego, ponieważ oznacza on dlaczego. Hvorfor himmelen blå? Dlaczego niebo jest niebieskie? No i na koniec mamy ostatni, taki chyba najfajniejszy zaimek pytający ze wszystkim, ponieważ jako jedyny nie zaczyna się na HV. Czy wiecie już, co to jest? Tak, to jest når, czyli kiedy. Når flyttet du til Norge? Kiedy przeprowadziłeś się do Norwegii? Na koniec zastanowimy się, co począć z tymi wszystkimi pytaniami zaczynającymi się od o kim, z kim, do kogo i tak dalej. Wielu osobom sprawia to całkiem dużą trudność. Nie wiadomo, co z nimi zrobić. Tymczasem rozwiązanie jest naprawdę proste, bo tak naprawdę wystarczy dać przyimek na sam koniec zdania, a zaimek zostaje wtedy nieodmieniony. Przyjrzyjmy się tym przykładom zdań. Vem snakker du med? Z kim rozmawiasz? Vem ringer du til? Do kogo dzwonisz? I tak jak widać, mamy na początku zaimek pytający, a na końcu mamy przyimek z. Tak samo jak w drugim przykładzie, na początku mamy wem, a na końcu mamy til. No dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję, że tutaj ze mną byłeś. Jeżeli dalej macie jakieś pytania co do budowy pytań, to napiszcie to w komentarzach, chętnie Wam odpowiemy. No i oczywiście chciałabym Was również zaprosić na wykupywanie naszych kursów wakacyjnych. Ciągle jest rekrutacja, są to intensywne kursy. Cały czas możecie się zgłaszać. Trwają 4 tygodnie, 3 razy 90 minut. Zapraszam, będzie intensywnie. Dzięki, do zobaczenia, cześć!